Dziś około 11 pod siedzibę PZU na rogu Przemysłowej i Skarbowej podjechały trzy wozy strażackie z kompletnymi obsadami. Dwa auta gaśnicze i specjalistyczny samochód z drabiną. Podobnie jak dwa tygodnie temu i teraz wezwanie okazało się bezzasadne. Został wyzwolony alarm pożarowy na ulicy Skarbowej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia uzyskaliśmy informację od pracowników, że nigdzie w żadnym pomieszczeniu nie doszło do żadnego pożaru. Nasze działania polegały na sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń oraz sprawdzeniu pomieszczenia z centralą. Straż pożarna w Lesznie notuje od kilku miesięcy wzrost liczby zgłoszeń o pożarach w instytucjach publicznych. Za każdy wyjazd płaci komenda. To koszty paliwa i pracy strażaków. Rzecznik prasowy Straży w Lesznie Stanisław Biernaczyk tłumaczy, że komenda jako instytucja państwowa musi reagować na każde tego typu zgłoszenie. Od początku roku pojawiły się zmiany w przepisach o monitoringu alarmowym. Wcześniej sygnał przesyłany z danego miejsca weryfikował operator zewnętrznej firmy obsługującej monitoring. Sprawdzony sygnał trafiał do straży, ale ze zwłoką, aby eliminować ryzyko. Od tego roku strażacy zgodzili się reagować natychmiast, bez weryfikacji alarmów z urządzeń. Straż pożarna w Lesznie nie wyklucza, że jeśli liczba wyjazdów na fałszywe zgłoszenia nadal będzie rosła, to zwróci się do operatora o pokrywanie kosztów takich dojazdów i mobilizacji swoich sił. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.